Opieńki to bardzo chętnie zbierane grzyby, chociażby dlatego, że gdy już się pojawią to najczęściej masowo, ale gdy je zbieramy, to rzadziej mamy świadomość tego, że opieńki, a przynajmniej niektóre z nich, to jedne z największych i najstarszych organizmów na Ziemi, a do tego bardzo groźne dla drzew podstępnie przemieszczające się pod ziemią pasożyty, a jakby tego było mało, to świecą. I dzisiaj postaramy się sprawdzić w praktyce, jak rzeczywiście świecą i nie tylko. Zapraszam na odcinek o opieńkach. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frullof, 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest Avast. Pobierz darmowy program antywirusowy Avast Free Antivirus. Łatwy w instalacji i obsłudze, pomaga blokować złośliwe oprogramowanie. Szperałem sobie trochę po starszej literaturze i trafiłem na kilka takich rzeczy, które, no przynajmniej niektórych zbieraczy opieńek mogą zaskoczyć. I mianowicie pierwsza z nich, artykuł z Sylwana, to jest takie e, czasopismo leśne, dosyć długo się ukazujące, bo chyba od 150 lat. Artykuł z 1953 roku, zatytułowany Działalność stacji walki z opieńką w 1952 roku. A w nim... W związku z tym, iż na zjeździe w Krynicy w dniu 31 stycznia 1952 roku silnie podkreślono konieczność możliwie szybkiego wypracowania środków zaradczych przeciwko opieńce, stacja zwróciła w roku 1952 specjalną uwagę na założenie powierzchni doświadczalnych, na których mogłyby być wypróbowane różne środki zwalczania opieńki oraz zaistniały możliwości prowadzenia obserwacji nad rozwojem opieńki w ciągu paru lat. I kolejny artykuł, tutaj 61 rok, też Sylwan. Opieka miodowa wytworzyła szczepy pasożytnicze o wybitnie agresywnym charakterze atakujące żywe drzewa. Wskutek usunięcia gatunków drzew najbardziej odpornych na opieńkę, jakimi są tu jodła i buk i wprowadzenia na dużych powierzchniach litych świerczyn lub wskutek znacznej przewagi świerka, stworzono w drzewostanach bardzo liczne i silne bazy żywnościowe pasożyta i bazy wypadowe do atakowania drzew rosnących w pobliżu. Stan zagrożenia i klęskowy rozmiar epifitozy powodują, że lasy tego obwodu stanowią odrębny region o patologicznym charakterze. Zadrzewienia wymagające specjalnego sposobu zagospodarowania, przystosowanego do patologicznego charakteru obiektu. Więc no, widać tutaj, że te grzybki, e, które no, my lubimy sobie zjeść i wydają się takie niepozorne, już od dziesiątków lat stanowią e, no, bardzo duże wyzwanie e, między innymi w leśnictwie, ale nie tylko. Generalnie wszędzie tam, gdzie dochodzi do jakiejś hodowli drzew. Ponieważ opieńka oprócz tego, że jest grzybem jadalnym, to jest też bardzo silnym i bardzo specyficznym pasożytem. Jesteśmy w lesie, ale owocników opieńki wokół jakoś jeszcze nie widać. Być może jest jeszcze za wcześnie, trochę za ciepło, a może nawet gdyby się pojawiły te owocniki, to grzybiarze szybko by je zebrali. Ciężko byłoby zdążyć przed nimi, zresztą mijaliśmy grupkę jak szliśmy tutaj do lasu. No ale to, że nie widać owocników opieńki, to nie znaczy, że opieńki tutaj nie ma, bo ona jest wszędzie i stosunkowo łatwo ją znaleźć, jeśli tylko wie się na co patrzeć. I Tutaj widzimy na przykład powalone drzewo. Widać, że jest powalone z korzeniami, czyli mamy tutaj do czynienia z wiatrowałem. To znaczy, że no nie było to zdrowe drzewo, bo zdrowe drzewo jest trzymane przez silny system korzeniowy w glebie. Tutaj prawdopodobnie te korzenie, no teraz już są zgniłe, bo chwilę tu leży, ale one już wtedy pewnie były na tyle przegnite i chore, że drzewo po prostu nie wytrzymało naporu wiatru i się wywróciło. No a dlaczego? A najpewniej dlatego, że właśnie było zaatakowane przez grzyby, Tutaj najprawdopodobniej przez opieńkę, co możemy sprawdzić przyglądając się mu z bliska i odsłaniając kawałek kory. Jak widać, kora tutaj odchodzi bardzo łatwo, bo to drzewo już długo tutaj gnije, no a co widzimy pod nią? Tu jest warstwa zmurszałego drewna jeszcze, ale najważniejsze jest to, co tutaj. Widać z bliska tutaj cały system, o, takich jakby sznurków ciemnych, to wszystko jest właśnie opieńka. Widać z bliska, że to wygląda dosłownie jak jakiś układ krwionośny, który gęsto pod korą oplata ten pień takich czarnych, grubych żył. I te żyły to nic innego właśnie jak opieńka. A dokładniej to są ryzomorfy opieńki, czyli takie jakby twory grzybniowe, które pozwalają opieńce przemieszczać się no, na przykład w glebie, w poszukiwaniu nowych drzew do zaatakowania, albo na przykład właśnie wzdłuż pnia. I wygląda to tak, że e, zarodnik... Opieńki, zarodnik grzyba kiełkuje sobie na przykład gdzieś w korzeniach. Grzybnia zaczyna się rozrastać i zaczyna tworzyć właśnie te ryzomorfy, te tak zwane sznury grzybniowe, które no, rozrastają się w stosunkowo szybkim, jak na grzyba, tempie około 6 cm miesięcznie i pełzną, tak jakby wzdłuż pnia, pełzną w glebie. Tutaj widać, jak gęsto ten pień oplatają. Idą sobie do góry, do góry, do góry i z tych ryzomorfów później wyrastają Normalne strzępki grzybni, które wnikają w drewno i zaczynają je trawić. Tym samym no, opieńka przemieszcza się, no, rozrasta się dużo, dużo szybciej niż inne grzyby zgniliznowe i jest w stanie w stosunkowo szybkim tempie opanować duży fragment, nawet nie tyle pnia, co ogólnie rzecz biorąc terenu i podłoża lasu. Mamy więc tutaj powalone drzewo z bardzo wyraźnymi śladami opieńki, a gdy rozejrzymy się wokoło, to zobaczymy tych drzew powalonych i jeszcze niektórych stojących, ale już martwych albo zamierających dużo więcej. I praktycznie na każdym z nich również zauważymy ślady opieńki, czy to w postaci ryzomorfów, czy płatów grzybni, albo na przykład wycieków żywicznych, na szczególnie tych iglastych. I no to oznacza, że ten osobnik... Bo być może jest to właśnie jeden osobnik, rozrasta się w glebie za pomocą tych ryzomorfów, wpełza tak jakby na kolejne drzewa i zaczyna je no, pożerać właściwie, pasożytując na nich i trawiąc drewno. I właśnie przez to, że ten grzyb w taki sposób się rozrasta, to znaczy potrafi się przemieszczać w glebie za pomocą tych ryzomorfów, infekować drzewa, tworzyć w ten sposób tak jakby kolejne bazy, na których, z których wyrastają kolejne ryzomorfy, pełzną dalej, 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 dalej i jeszcze dalej, no to zajmuje duże połacie. Terenu. Ciężko powiedzieć, oczywiście, jak duże, tak na pierwszy rzut oka. Tych gatunków opieńki tutaj też może być przynajmniej kilka, bo ogólnie ich jest przynajmniej kilkadziesiąt. To jest ciężki temat, bo ciężko się je często odróżnia. Dlatego ja mówię ogólnie o opieńce, bo generalnie wszystkie funkcjonują stosunkowo podobnie. Niektóre są bardziej lub mniej pasożytnicze, ale to nie ma takiego dużego znaczenia w takim ogólnym rozrachunku. Ale są badania w niektórych regionach świata które pokazują nam jak wielki może być taki teoretycznie pojedynczy osobnik opieńki. Na przykład no tutaj najbliżej nas w Europie to znalazłem takie prowadzone w Alpach, tam na kosodrzewinie stosunkowo wysoko i tam pojedyncze osobniki opieńki a sprawdzano to w ten sposób, że pobierano próbki z różnych miejsc lasu czy tam akurat zarośli tej kosówki i sprawdzano genetycznie czy to jest ten sam osobnik. Okazuje się, że średnio Jedna opienka, jeden osobnik grzyba rozrasta się tam na obszarze około 6-7 hektarów, a największe z nich zajmowały obszar nawet 37 hektarów. Więc wyobraźmy to sobie, jeden grzyb, który zajmuje 37 hektarów lasu. Ale to jest właściwie nic, bo w Ameryce Północnej, w Oregonie, tam jest taki słynny rejon Blue Mountains, i tam rosną właśnie ogromne, gigantyczne właściwie osobniki opieniek. Znaleziono takie, które zajmowały 20, 60, prawie 100 hektarów, a największy z nich niemal 1000 hektarów. I to właśnie tego grzyba, który zajmuje te 1000 hektarów lasu, uważa się obecnie za prawdopodobnie największy organizm na świecie i szacuje się, że być może ma on nawet blisko 10 tysięcy lat. To jest oczywiście szacunek taki no, zgrubny, polega on na tym, że to tempo Rozrostu tych rezomorfów, tej opienki, przyłożono do rozmiarów, jakie ten grzyb tam zajmuje, no i wyszło właśnie około 10 tysięcy lat. Ale wyobraźmy sobie, jeden grzyb taki olbrzymi i w Polsce oczywiście, tak starych osobników prawdopodobnie nie ma, co też wynika bezpośrednio z tego, że mieliśmy wcześniej zlodowacenie i tak dalej, inny skład gatunkowy lasów, sporo się zmieniało, ale prawdopodobnie takie osobniki, które mają hektar, dwa hektary, kilka hektarów gdzieś w Polsce. Są. My właściwie po nich chodzimy, one rozrastają się pod naszymi stopami i nawet nie wiemy, że chodzimy po jednym grzybie, który może mieć kilkaset lat. Tutaj mamy kolejne oznaki infekcji opieńką. Nie widać tutaj tych ryzomorf, być może dlatego, że kora z tej martwej sosny już odpadła, być może właśnie razem z ryzomorfami, ale widać e, białe płaty grzybni opieńki. Jest jej tutaj całkiem sporo, no i to właśnie dobrze świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z obecnością tego grzyba. Jak się rozejrzymy wokół, to tych sosen, takich martwych, zamierających z, taką, z takimi płatami, grzybnie jest więcej. Tam jest kolejne, z tyłu jest następne. Ja tutaj z tego miejsca widzę przynajmniej jeszcze kilka. I mimo, że jest to las taki. Bukowo, dębowo jodłowy to tej sosny dalej jest tu całkiem sporo, a kiedyś było jej jeszcze więcej. Ale prawdopodobnie w większości zostały te sosny wykończone właśnie na przykład przez opieńkę i inne grzyby, i to był właśnie główny problem, jaki mieliśmy z opieńką na przestrzeni ostatnich lat. Bo tak jak widzicie, ja tu wszędzie mówię, że tej opieńki jest pełno, bo rzeczywiście jest jej pełno. Wszędzie ją tutaj widać w postaci grzybni czy ryzomorf, a mimo to las dalej. Stoi. No więc mogłoby się wydawać, że wcale nie jest aż takim groźnym pasożytem, skoro jest tak wszechobecna, a lasowi nic się nie dzieje. No ale właśnie chodzi o to, że nie każdemu lasowi nic się nie dzieje, bo szczególnie narażone na atak ze strony opieńki były lasy, które e, no zostały wprowadzone niesłusznie na nieodpowiednie dla nich tereny. Na przykład sosna w takich górskich siedliskach, czy świerk za nisko, gdzie było dla niego za ciepło i zbyt. Rzyzno. Wszyscy, którzy chodzą po górach, chyba to już znają, tego świerka już właściwie u nas jest coraz mniej. Często to są całe ogołocone zbocza, a tam gdzie jeszcze rośnie, to już często to są w ogóle suche, e, dorosłe drzewa. E, w przeszłości wykańczane głównie przez opieńkę w zespole z kornikami. Właśnie przez to, że były to drzewa, które sobie no zbyt dobrze, można by powiedzieć, radziły na tych siedliskach i przez to stały się... Dobrym, dogodnym celem m.in. dla grzybów. I dlatego ja na początku cytowałem te doniesienia z lat 50., -tych, 60., -tych, bo wtedy borykaliśmy się z dużym problemem na świerczynach, które były sadzone na przykład kilkadziesiąt lat wcześniej, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, albo jeszcze wcześniej w czasach zaborów, które później po wojnie były masowo atakowane przez opienkę i masowo zabijane przez opienkę. O ile więc opieńka w takich lasach dostosowanych do siedliska wielogatunkowych o zróżnicowanej strukturze nie stanowi takiego problemu, to wszędzie tam, gdzie na przykład, masowo dawniej wprowadzaliśmy monokultury, opieńka już uwalnia ten swój całkowity potencjał groźnego pasożyta i pokazuje jak groźną chorobę wywołuje, jak niebezpieczną dla tych nasadzeń. Generalnie nazywa się to opieńkową zgnilizną korzeni właśnie dlatego, że no, powoduje białą zgniliznę drewna, niszcząc korzenie, co wygląda później tak jak to drzewo, na które przed chwilą patrzyliśmy, które się po prostu wywróciło, bo miało przegnitą bryłę korzeniową. W naszych polskich warunkach to jednak głównie świerk, przynajmniej w porównaniu do innych gatunków drzew, był takim drzewem najbardziej podatnym na to zagrożenie ze strony opieki, dlatego tak duży problem w górach, gdzie. No, był masowo atakowany, ale nie znaczy to oczywiście, że opieńka atakuje tylko świerki albo tylko sosny. Generalnie atakuje bardzo dużo różnych gatunków drzew i czasami również może stanowić problem wśród nich, na przykład w Polsce, w Dolnym Śląsku, w Dolinie Odry zaznaczają się takie, no, mniejszej skali, ale jednak problemy na przykład w dębinach, gdzie pierwsze skrzypce może odgrywać inny gatunek opieńki, tam chyba armilaria galika, w górach to głównie opieńka ciemna, armilaria ostoje. Ale no, tych gatunków jest dużo, w różnych miejscach różne mogą odgrywać różną rolę. Z wszechobecnością opieńki wiąże się jednak jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Otóż już ponad 2000 lat temu pliniusz starszy pisał o tajemniczych świecących grzybach w Galicji, podobno tak jasno świecących, że można je było dzięki temu zbierać w nocy. I przez długie setki lat wydawało się to trochę takim mitem, to znaczy. Krążyły opowieści o jakichś tam świecących drzewach, grzybach, ale traktowano trochę to tak jak półprawdę, trochę jak mit. Do czasu, aż pod koniec XVIII wieku Aleksander Humboldt we Freimbergu naocznie stwierdził w kopalniach, że rzeczywiście e, pnie te kopalniaki, które podtrzymywały szyby kopalniane, po prostu świecą w ciemności. Trochę takim jakby zielonkawym, neonowym światłem, całkiem jasnym. To co tutaj widzimy to właśnie pięć drzewa już dawno temu powalonego, które zostało opanowane przez opieńkę. Oczywiście owocników tutaj nie widać, ale widać inne ślady jej obecności, a mianowicie charakterystyczną białą zgniliznę drewna, którą opieńka wywołuje. Widać tutaj, że to drewno jest zgniłe. Ja tutaj już trochę odsłoniłem. Można płaty tego drewna normalnie bez żadnego wysiłku ściągać e, dłonią. Oczywiście biała zgnilizna nie oznacza, że to jest opieńka, bo inne grzyby również mogą wywoływać białą zgniznę, ale akurat tutaj... Już wiem, że to jest opieńka, bo zdążyłem sprawdzić. No a jak? No okazuje się, że tak jak wspominałem o Aleksandrze Humboldcie i tych kopalniakach, które świeciły w ciemności, tak samo ten pień również, co może brzmieć zaskakująco, ale rzeczywiście świeci w ciemności. Całkiem wyraźnie takim zielonym, bioluminesencyjnym, neonowym światełkiem. No ale żeby się przekonać, że świeci, to trzeba troszkę tego drewienka sobie wziąć i sprawdzić, no na przykład po ciemku w środku nocy w domu bez światła. No i tutaj już widzimy pewien problem z historią Pliniusza, bo no on mówił o tym, że grzyby świecą w ciemności i można je wtedy zbierać. No ale okazuje się, że akurat w przypadku opieńki, owocniki nie świecą w ciemności. Świeci grzybnia, świecą ryzomorfy w trakcie wzrostu a tych najczęściej nie widać, bo są ukryte, no grzybnia jest w ogóle ukryta w drewnie, bo przerasta drewno, ryzomorfy ukryte są pod korą, więc no jest to blask rzeczywiście, ale raczej ukryty przed naszymi oczami, przynajmniej na co dzień. Tak czy siak spotkałem się również z innymi opisami wykorzystania tego naturalnego światła. Czasem w literaturze określa się go mianem na przykład foxfire, Czyli takie lisie światełko, przez to było często owiane różnymi legendami, mitami, opowieściami. Na przykład spotkałem się z taką zmianką, że wykorzystywano stosy takich drewienek opanowanych przez opieńkę, świecących w ciemności, jako swego rodzaju latarnie w nocy, na przykład w Skandynawii podobno, które kierowały podróżnych drogą przez las, ustawiano je na przykład w pewnych odstępach na drodze, dzięki czemu no, oświetlały drogę. No, Próbowałem sobie trochę w domu z tym światełkiem i oczywiście ono jest zbyt słabe, by oświetlić coś większego, ale rzeczywiście jest na tyle wyraźne, szczególnie w całkowitej ciemności, na przykład w Nowiu, że prawdopodobnie jest w stanie posłużyć trochę jako taki drogowskaz, który pokazuje, gdzie jest ścieżka, przynajmniej z jakiejś tam mniejszej odległości. Ale spotkałem się również z takimi opowieściami, że na przykład żołnierze w okopach w I i II wojnie światowej Czytali przy świetle takich drewienek z opieńką listy. No i to również postanowiłem sprawdzić w domu. Uzbierałem sobie cały słoik takich drewienek. Rzeczywiście świeciło trochę jak taka mała latarenka, ale no to prawdopodobnie jest jednak mit, bo mi się kompletnie nie udało niczego przeczytać. Takie światełko rzeczywiście trochę oświetla kartkę. Na tyle, że widać, że tam są jakieś litery, ale wszystko jest tak niewyraźne i ciemne, że no nie wiem, może mam słaby wzrok, ale wydaje mi się, że. Nie da się przy tym świetle niczego czytać. Chyba że inne gatunki opieniek albo inne osobniki wyrosły w innych warunkach, świecą silniej. Te widocznie świecą za słabo. No ale spróbujemy Wam pokazać, jak to światełko wygląda. Ja tutaj e, troszkę takich szczapek przegniłych sobie odetnę i zobaczymy po ciemku. Być może uda się to uchwycić. Dla oka to jest całkiem wyraźne. Naprawdę to wygląda jak taki neonik. E, Szkiełkiem aparatu ciężej to uchwycić, ale mam nadzieję, że się uda. I pokażemy Wam, że rzeczywiście ta opienka, która jest wszechobecna, można ją spotkać wszędzie. Po prostu świeci. My tego nie widzimy, bo najczęściej chodzimy po lesie w dzień. A nawet jeżeli wybierzemy się już po zmroku, to jest to wszystko ukryte jeszcze pod korą albo w drewnie. Ale okazuje się, że to wszystko wokół nas rzeczywiście świeci. Więc odcinam kilka szczapek takich. No, wystarczą takie malutkie fragmenty, bo to drewno jest przerośnięte grzybnią. Nawet takie malusienkie fragmenty świecą całkiem wyraźnie w ciemności. Można ich uzbierać troszkę więcej i stworzyć taką małą latarenkę. Nie wiadomo do końca, dlaczego opieńka świeci. Jest to dosyć rzadka umiejętność w świecie grzybów, i wydaje się, że przynajmniej na ten moment nie widzimy praktycznego zastosowania tego. Świecenia. Jedna hipoteza mówi o tym, że jest to właściwie efekt uboczny procesów metabolicznych związanych z trawieniem drewna, ligniny. Inna mówi o tym, że być może jest to jakieś tam światełko, które ma na przykład wabić drapieżniki, które polują z kolei na na przykład bezkręgowce, które zjadają czy to owocniki, czy grzybnie, opieńki. No ale. Ja tak jak mówiłem, ta grzybnia, te ryzomorfy, które świecą, są z reguły dosyć dobrze ukryte przed wzrokiem nie tylko naszym, ale także innych zwierząt. A same owocniki, które mogłyby wymagać tej największej ochrony, już w sumie nie świecą. Ciężko więc powiedzieć dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, czy to przypadek, czy nie. Ale opieńka świeci, można sprawdzić własnoręcznie, czy służyła do czytania listów, raczej nie. Czy oświetlała drogę w ciemności, w nocy? Być może, w jakimś tam zakresie. Tak czy siak, warto pamiętać o tym, że ta opieńka to nie jest tylko grzyb jadalny, często bardzo ceniony, ale także coś dużo, dużo większego. Olbrzymi organizm, po którym stąpamy często nieświadomie chodząc przez las i szukając grzybów. Groźny pasożyt, a przynajmniej w niektórych warunkach, i bardzo ciekawa rzecz, także z takiego kulturowego punktu widzenia, ponieważ. No, tak jak mówię, jest to coś w rodzaju takiego naturalnego, błędnego ognika. Dzięki i zapraszam na kolejny odcinek. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frullof. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest AWAST. Pobierz darmowy program antywirusowy Avast Free Antivirus, łatwy w instalacji i obsłudze, pomaga blokować złośliwe oprogramowanie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.